Siemano, jestem Rawczyc i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszej nagrywce zajmiemy się tematem Minnej Pantery. Pokażę Wam trzy miejsca, gdzie randomowo na mapie ona nam się respi. Pokażę Wam przedmioty, które potrzebujecie, by móc ujarzmić tego stwora oraz kilka ciekawych myczków, które na pewno Wam się przydadzą podczas poszukiwania tego oto bardzo rzadko spotkanego potwora. Zaczynajmy więc. Zacznijmy od postaw. Minnej Pantery jest potworem nieregularnym, czyli respi się nieregularnie, średnio co 3-4 dni w okolicach miasta Port Coop. Gdzie konkretnie, to za chwilę Wam pokażę. Pamiętajcie, że oswojanie potworów nieregularnych wygląda tak, że macie tylko i wyłącznie 10% szans, jeśli używacie przykładowo tego Leather Whipa, do ujarzmienia tego potwora. Również macie 5% szansy, że ten przedmiot zniknie. 30% szansy, że potwór ucieknie, czyli tak samo potwór nam zniknie, lub 50% szans, że nam się nie powiedzie, ale będziemy mogli spróbować ponownie. Ale na starszych światach, gdzie jest dostępny Music Box, macie 100% szans, że ujarzmicie tą panterę. Także na światach typu przykładowo Bona, Sekura, Harmonia, na pewno Music Boxa będziecie mogli spotkać na markecie, będziecie mogli go kupić i spróbować w ten oto sposób sobie ujarzmić tą panterę. My akurat na to może nie mamy aż tak łatwo, więc musimy się pałować z tymi Leather Whipami. Jest to bardzo ciężkie. Ci, którzy oglądają moje streamy, no to wiedzą, jak długo celuję w tą panterę i jeszcze ani razu nawet gdzieś tam kątem oka nie założyłem. Niestety nam się to nie udaje. Plus do tego, z podstawowych informacji na pewno będziecie potrzebować to, że wystarczy zabić 5 potworów. 5 potworów zabić lub zranić bardzo często przez to, że Minnej Pantera ma bardzo dużo życia. 1200 hapsa daje nam 900 expa. Może naprawdę bardzo dużo ludzi ją zranić i bardzo dużo ludzi na serwerze może dostać bestiarkę. Polecam to zrobić każdemu, jeśli to spotka Minnej Panterę, mają ujarzmioną, żeby dać znać kolegom w gildii, znajomym, nie mówię, żeby całemu światu, bo może przyjść przykładowo taki delikwent, który zamiast ją dobić, to sobie ją ujarzmi. Także weźcie to pod uwagę i po prostu podzielić się tym łupem w bestiarce, bo to tylko 5 potworów, a dostanie się 50 punktów czarmowych, co jest naprawdę bardzo sporo. Także tym słowem wstępu lecimy dalej. Pokażę Wam trzy miejsca, gdzie można spotkać tą Minnej Panterę. Z racji tego, że jest to potwór o nieregularnym spawnie, można naprawdę tego potwora bardzo często daleko odciągnąć od swojego spawnu, czyli bardzo często tutaj, gdzie my tutaj sobie stoimy u lorka. Kiedyś gdzieś tam na jakichś zrzutach ekranu widziałem, że ktoś dociągnął w to miejsce Minnej Pantery. Także weźcie to na pewno pod uwagę, kiedy sobie gdzieś tam biegniecie w tamtą stronę, żeby gdzieś tam po drodze sobie obczajeć, że ta pantera tak naprawdę może stać nam wszędzie. Także biegniemy do tych trzech miejsc, by Wam pokazać, gdzie respi się tam pantera. Plus do tego pokażę Wam w tych okolicach miejsca, gdzie możecie odciągnąć sobie panterę i ją po prostu sobie tam ulokować, zabezpieczyć przykładowo energy bombką, kiedy przykładowo sobie szukacie Minnej Pantery jakimś nubharem, a bardzo Wam zależy, ale bardzo Wam zależy, żeby móc tą panterę swoim minem ujarzmić lub po prostu wbić do bestiarki. Także lecimy. Ja już dłużej nie przedłużam, bo tutaj 3 minuty nawijałem Wam makaron na uszy, ale szczerze nie mówiłem tutaj nic bezsensownego. Dla niektórych wiadomo, te informacje będą oczywiste, ale z tego, co ostatnio zauważyłem, patrząc na mojego reflinka, to bardzo dużo ludzi znów zaczyna się rejestrować do naszej kochanej gierki Tibia, co naprawdę bardzo cieszy. Wiem i jestem tego świadom, że wielu z Was po prostu wraca do tej gierki. Wraca, a nie ma konta, niekoniecznie to są nowi gracze, ale naprawdę bardzo dużo ludzi jest tych, którzy manty wierzchowce widzą po raz pierwszy, bo dla przypomnienia, z tego co ja pamiętam, wierzchowce zostały dodane w zimowej aktualizacji w 2010 roku. Pamiętam ten dzień, jakby to było wczoraj, kiedy wszyscy znajomi buchli śmiechem. Manty, kto na tym będzie jeździł, kto to będzie ujarzmiał, a mimo tego hejtu na ten pomysł, ujarzmianie potworów naprawdę cieszy się mega wielkim wzięciem, więc szczerze według mnie samo ujarzmianie, same manty były strzałem w dziesiątkę. Wiadomo, że później zaczęli dodawać manty za tibia coiny i tak dalej. Niekoniecznie to musi mi się podobać, ale też tak naprawdę nie muszę wydawać tibia coinów, by mieć te manty, bo manty są dostępne za darmo w grze. Także drodzy widzowie, dobiegliśmy do pierwszego miejsca. Jesteśmy w pierwszym miejscu, w którym się respi Minnej Pantera. Ja akurat pamiętam, jak kilka, w sumie 6 lat temu podczas streama na serwerze Nerana, jeszcze wtedy była Nerana, udało mi się ujarzmić Minnej Panterę 5 minut przed zapisem serwera. Poza tym, tak jako taka ciekawostka, według serwisu tibiabosses.com, Minnej Pantera najczęściej respi się
10 godzin po zapisie serwera oraz 18 według tego wykresu, jeśli oczywiście dobrze czytam wtedy najczęściej. Wiadomo, że tam pierwsze i tam ostatnie godziny również coś tam się gdzieś tam respi, ale dwa słupki najbardziej się tutaj nam wyszczególniają, także może weźcie to sobie pod uwagę. Plus do tego kiedyś na serwerze Damora, podobno o drugiej w nocy można było często spotkać panterkę. Ja nie wiem, bo akurat o drugiej w nocy to ja śpię, nie jestem w Tibi, ale ci, którzy grają w nocy, no to może gdzieś tam w komentarzu napiszcie, co o tym sądzicie i czy serio tak tutaj było. Także drodzy widzowie, jesteśmy w pierwszym miejscu, gdzie respi nam się Midnight Pantera. Przykładowo dobiegamy tutaj Nubharem i nie wiemy co zrobić, żeby ktoś inny nam jej nie wybił. No to wiadomo, trzeba szukać miejsca, gdzie by ją sobie bezpiecznie ulokować, odłożyć. Przykładowo jednym z tych miejsc może być to miejsce. Wpychamy tutaj Midnight Panterę, walimy bombę, żeby nie mogła ona nam uciec, lub tutaj. Gdzieś tutaj możemy Midnight Panterę sobie ulokować, żeby ona nam tutaj weszła. Odgradzamy ją energy bombą i wtedy ona nam w żaden sposób nie ucieknie. Oczywiście ten pomysł jest zapożyczony również, tak jak wspominałem wcześniej, z serwisu Tibia Bosses. Od pana Andrzeja, za co w sumie serdecznie dziękuję za tego arta. Ja tutaj mogę go wykorzystać w sumie, nie zżynam go, ani nie pokazuję żadnych obrazków od niego, tylko po prostu wspominam, że ta oto osoba zainspirowała mnie do tego, by wam pokazać. Lecimy teraz do drugiego spawna, to jest południowy spawn. Teraz pójdziemy na zachodni. W zachodnim miejscu również wam pokażę, gdzie ta Midnight Pantera najczęściej się respi. Widzimy, że tutaj Gumisiek, nasz kolega ziomol, również czekuje tą panterę, nawet nie zwrócił uwagi, że my tędy biegamy. No ale to nic, pokażę wam drugie miejsce, gdzie mniej więcej respi się Midnight Pantera. Z tego co możecie zauważyć, bardzo dużo ludzi tędy przebiega, bardzo dużo ludzi tutaj właśnie szuka tą Midnight Pantery, także respi się ona w tym miejscu. Poza tym, pobierając mapy z Tibia Maps, jest u mnie poradnik na kanale, macie wszystkie znaczniki od razu z góry wgrane, także będzie wam na pewno o wiele łatwiej. Drugie miejsce, gdzie ta Midnight Pantera się respi. No i tak samo, mając drugie miejsce, trzeba gdzieś szukać sobie jakieś miejsce po prawej stronie, gdzie można by było tą Midnight Panterę sobie ściągnąć, odciągnąć, by móc walnąć sobie jakiegoś bombika. Czyli przykładowo tutaj byłoby naprawdę na pewno o wiele bezpieczniej, niż jakbyśmy zostawili tą Midnight Panterę gdzieś tam pod drzewami. Także weźcie to pod uwagę i teraz pobiegniemy. Teraz akurat jest kawałeczek, żebyśmy dobiegli sobie do wschodniego spawnu. Do wschodniego spawnu co? Patrząc właśnie gdzieś tam na zrzut ekranu, to chyba na tym wschodnim spawnie najczęściej respią się Midnight Pantery. Gdzieś tam ktoś tam zawsze wrzuca. Gdzieś akurat nie chcę wykorzystywać, bo nie wiem, czy ta osoba byłaby zadowolona, jakbym to umieścił w odcinku, ale widziałem, jak ostatnio na to może kilkanaście osób sobie biło właśnie bestiarkę, fajnie podgradzali sobie tą panterę i w sumie fajnie to wyszło, ale nie będę tego zamieszczał, bo po prostu nie chcę się zagadywać do tej osoby, czy mógłbym wrzucić zdjęcia, nie chciałbym też wrzucać czegokolwiek bez kogoś na zgody. Także lecimy teraz na wschodni spawn, ostatni. Jak widzicie, te wszystkie miejsca są jeden obok drugiego, czyli naprawdę bardzo łatwo jest sprawdzać i czekować tą panterę. Ja bardzo często, jak gram, to średnio tam co godzinę staram się tędy przebiec, ale przy tej liczbie ludzi, która tutaj gra i która próbuje to zobaczyć, to naprawdę są małe szanse, żeby nam się udało, ale jak to mówią, nadzieja matką głupich, ale też nadziei nie powinno się tracić. Także jesteśmy w trzecim miejscu, gdzie tą Midnight Panterę możemy w tych okolicach właśnie spotkać. Plus do tego znów pokażemy miejsce, gdzie tą Midnight Panterę moglibyśmy sobie odciągnąć. Odciągamy sobie tutaj gdzieś na południe i walimy również bombkę, żeby ta Midnight Pantera nam nie uciekła. Damy bombkę, zdążymy przelogować albo dać X-loga i przybiec tutaj swoim mainem. Także drodzy widzowie, pokazałem wam już trzy miejsca, gdzie można spotkać Midnight Panterę. Co zrobić, żeby ta Midnight Pantera nam na dłużej została, jeśli byśmy Nubharem sprawdzili? Powiedziałem wam, że można dostać fajne punkty czarmowe. Czy możemy ujarzmić tą Midnight Panterę? Oczywiście w opisie streama dam wam wszystkie fajne linki do Tibio Bosses oraz do Tibiopedii. Plus do tego, kiedy będziemy czekować sobie tą Midnight Panterę, przykładowo niskopoziomowym levelem, niskopoziomową postacią, to uważajcie na Hydrę. Oj, czekajcie, wasp tutaj miał pyłki. To uważajcie na Hydrę. Po drodze będziecie mieli Hydrę, często ona jest delikatnie podlurowana na prawą stronę, a jak sami dobrze wiecie, biegnąc takim 30 MS-em, Hydra
Hydra naprawdę potrafi zrobić kuku, także uważajcie, pokażę wam tutaj miejsce, bo nie każdy właśnie ma wgrane mapy gotowe. Niektórzy sobie eksplorują, sami odkrywają, więc to w sumie wcale mnie nie dziwi, więc nie chciałbym, żebyście się mi tutaj zdziwili i żebyście się mi tutaj wysypali, żeby były pretensje do Rawczesa, że nie wspomniał o tej Hydrze. W tym oto miejscu respi się Hydra, można ją tam odciągnąć w prawą, do góry, w lewą stronę kilkanaście kratek, także uważajcie, plus do tego, jeśli czekujecie sobie noob harem, to można w dwóch miejscach fajnie sobie zaczekać, kiedy wam PZ zniknie, czyli przykładowo ja kiedyś dawno temu, jak byłem mega napalony na tego monta, choć w sumie dalej jestem napalony, ale nie aż tak, żeby sprawdzać go z noob harów, możecie tutaj dawać loga, bezpieczne miejsce, moim zdaniem najlepsze miejsce będzie tutaj, lub na dole poniżej Medusa Tower, jak się schodzi na Giant Spider, ale akurat to jest daleko, więc w sumie umówmy się, że ta kładka tutaj będzie najbezpieczniejsza, by móc sobie dać loga. Także drodzy widzowie, dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że was nie zamuliłem, że zaciekawiłem. Wiem, że wielu ludziom po prostu jest to już temat od dawna banalny, ale przez to, że dużo ludzi wraca, to natchnąłem się, by to nagrać, bo w sumie w zamiarze miałem to, żeby nagrać ten odcinek dopiero wtedy, kiedy ujarzmię tą panterę, ale ja ją sprawdzam już tak długo, że temat nie może czekać. Także nagrałem, także drodzy widzowie, ja dziękuję za uwagę. Jeśli jesteście nowi, śmiało zostawcie subskrypcję. Lecimy na łeb naszej na 10 tysięcy. Witam wszystkich nowych subskrybentów, bo naprawdę bardzo dużo nowych widzów tutaj mamy na kanale. Dziękuję za wszystkie łapeczki w górę, w dół. No i tyle. Widzimy się jutro na streamie. Życzę wam miłego piątku. Ja jeszcze niestety idę do pracy. Także trzymajcie się. Na razie. Cześć. Yo!